Serdecznie w kolejnym odcinku Kuma Vlogu. Dzisiaj w planach mam zrobić trening tarcz, który poprowadzi mi Paweł Kodowa. Bardzo świetny tarczman tutaj w Krakowie i bardzo się cieszę, że mogę z nim współpracować i że zechciał mnie uczyć tej stójki, która u mnie niestety dalej jeszcze trochę kuleje. Później zabiorę Was w jedno fajne miejsce. Otóż udamy się do Katowic, do mojej ulubionej restauracji. Jaka to jest restauracja, to dowiecie się po moim treningu. Mogę Wam powiedzieć, że na pewno zjemy tam coś mega pysznego, a przy tym bardzo zdrowego. Zazwyczaj mój trening na tarczach wygląda tak, że robimy po prostu parę rund po zazwyczaj są to 3 minutki, zrobimy gdzieś 10-12 rund. Od tego zależy, ile robimy rund, jak one wyglądają, czy są bardziej szybkościowe, czy są bardziej techniczne, wytrzymałościowe, to po prostu wszystko zależy od tego, na jakim jestem okresie przygotowawczym. Okej, dojechaliśmy na miejsce, także co, zapraszam Was do środka. Jestem właśnie na burgerze w Zdrowej Krowie. Jako że jestem na diecie bez glutenu i bez laktozy, tutaj mogę dostać takiego zdrowego burgera. Bardzo się cieszę, że mogę sobie robić takie zdrowe cheaty. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj pyszne pieczone ziemniaczki. Burger składa się oczywiście z mięsa. Mamy tutaj do tego krewetki, awokado. Mamy pomidora, ogórka. Jest to wszystko podane na rukoli, także już nie mogę się doczekać, aż zacznę jeść. Niestety nie mamy tu dzisiaj pieczarek portobello, które zazwyczaj zastępują bułkę, ale będzie to na pewno pyszne bez pieczarek. To jest wszystko, co dla Was przygotowałam. Ja już wróciłam do domku, do mojego cudownego synka. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj, że oglądaliście mojego vloga. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz podawajcie go dalej.